Witajcie, kochani widzowie. Dzisiaj będzie trochę dygresyjnie, to znaczy bardziej niż zwykle. Zastanawialiście się może, czym jest śmierć? Obstawiam, że tak, bo oglądacie w końcu kanał Metalurgię, a trudno o muzykę bliższą śmierci tematom ostatecznym niż metal. Więc czym jest śmierć? Spokojnie, to nie jest podchwytliwe pytanie, w żadnym wypadku. Jeśli pomyśleliście sobie, śmierć jest końcem życia, to tak, o to chodzi. I w takim razie, czym jest życie? Najprostszy sposób życie będzie określić jako proces zmian, który zachodzi w jakimś określonym organizmie, bycie. I właśnie ukoronowaniem tego procesu zmian, zatrzymaniem jego, jest śmierć. Możemy więc powiedzieć, że śmierć jest stagnacją. A przechodząc na tematy nam bliższe, czy w takim razie muzyka może umrzeć? W ostatecznym rozrachunku, gdy zgasną ostatnie gwiazdy, gdy dokona się napędzany nieuchronnymi trybami entropii proces rozproszenia materii zainicjowany wielkim wybuchem, wtedy tak. W ostatecznym jednak rozrachunku, w takiej ludzkiej perspektywie, no chyba nie. Muzyka, mimo tego, że wielu artystów próbuje udowodnić, że da się ją zabić, jest jednak czymś zbyt ogólnym, nieokreślonym, żeby można powiedzieć, że w końcu umarła, umrze za jakiś czas. A co z gatunkiem muzycznym? Gatunek muzyczny? Chyba tak, bo w przypadku jakichś gatunków, nurtów właśnie mamy ten element wyróżniający, cechy, na podstawie których je wyodrębnia. Skoro jakiś byt już zaistniał właśnie na podstawie tych wyodrębnionych cech, poddawany jest szeregowi zmian, no to można powiedzieć, że żyje. A skoro żyje, nieuchronnie też umrze, a więc odda się tej wcześniej wspomnianej stagnacji. Takim ikonicznym dla mnie przykładem stagnacji jakiegoś śmierci gatunku muzycznego, właśnie spowodowanej przez to nadmierne przywiązanie do pewnego kanonu konwencji, jest rock progresywny. W rocku progresywnym wydaje się, że z progresji zostały już tylko progresje akordów i to, co kiedyś miało być właśnie wytyczaniem nowych ścieżek, pchania tego wózka, ale po nieco innych kolejnach, żłobieniem nowych kolejn, stało się w pewnym momencie wręcz obsesyjnym przywiązaniem do pewnych schematów. Na przykład, jeśli puszczę wam jakiś album Dream Theater, to powiecie zapewne coś w stylu: Piotr, weź zlituj się, wyłącz to gówno. Powiecie coś w stylu: wow, cóż za fajny album progresywny. Ci instrumentaliści są naprawdę świetni, słuchać tutaj echa Rush, Yes i wielu innych zespołów. Cóż za fajny prog metalowy krążek. Nie powiecie natomiast czegoś w stylu: wow, nigdy wcześniej czegoś takiego nie słyszałem. Co ci goście robią? To można tak grać? Po prostu mózg mi eksploduje, nie? Właśnie to jest to przywiązanie do konwencji. I w pewnym sensie zaistnienie już samo jakiegoś gatunku muzycznego determinuje też jego późniejszą stagnację. Niektóre gatunki opierają się temu lepiej, niektóre właśnie jak progresywny rock gorzej. I kolejnym takim dla mnie sztandarowym przykładem, już zbliżając się trochę do meritum dzisiejszej recenzji, jest post-metal. Post-metal. Coś, co następuje po metalu. Wow! Co to może być? Czyżby chodziło o stworzenie zupełnie nowej, ciekawej, przełamującej nowe ścieżki muzyki przy użyciu instrumentarium metalowego, ale takiej muzyki, która metalem nie jest? Chodzi o coś zupełnie nowego. Muzykę, która nastąpi po tym, co znamy. No właśnie, niekoniecznie. I ponownie, szybki eksperyment myślowy. Mówię wam: hej, słyszałem świetny album postmetalowy, sprawdźcie go. I w tym momencie właśnie nie spodziewacie się czegoś niezwykłego, czegoś, co nastąpiło po metalu, ale macie swoje bardzo już ugruntowane oczekiwania, wiecie, jakich dźwięków się spodziewać. Ja też wam, mówiąc o tym, wiem, jakie dźwięki wam polecam. Właśnie hasło post-metal kojarzy się od razu z pasażami instrumentalnymi, tymi crescendami, przestrzenią, repetytywnością, długimi formami. I muszę wam się do czegoś przyznać. Post-metal to jest muzyka, przy której ja zasypiam.
Nie dlatego, że jest jakoś szczególnie nudna, ale właśnie dlatego, że ta repetytywność, długie formy po prostu pomagają mi odpłynąć, zupełnie się wyciszyć. W związku z tym, że mam tak przedmiotowe, instrumentalne podejście do tej muzyki, w pewien sposób też trochę mi zwisa, kto tak naprawdę ją wykonuje. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, to da się zrobić bardzo źle, ale da się też zrobić dobrze. I od pewnego poziomu dobrze, gdy ta muzyka jest wykonywana odpowiednio poprawnie, to dla moich celów, dla celów, dla których ja słucham post-metalu, wystarczy, że ona jest właśnie odpowiednio na pewnym poziomie zrobiona. I to, czy to gra Cult of Luna, czy Omenra, czy może Moana, Tides from Nebula, no to już tak, wiecie, jest mniej istotne. I to zbliża nas do bohaterów dzisiejszego odcinka, czyli poznańskiej grupy Hegemon. Hegemon istnieją, a przynajmniej są aktywni od 2010 roku. We Disappear, czyli płyta, o której sobie dzisiaj rozmawiamy, to ich drugi album studyjny w karierze. I właśnie chciałbym w tym filmie trochę odpowiedzieć na pytanie przede wszystkim sobie. Czy warto tej płyty słuchać właśnie dla Hegemon? Nie dlatego, że to jest dobrze rzemieślniczo zrobiony album post-metalowy, post-blackowy, ale właśnie dlatego, czy jest tam jakaś wizja autorska. Coś, co przykuje moją uwagę, coś, co na tyle jako słuchacza mnie zaangażuje, że będzie mi zależało na tym, czy są to artyści, których konkretnie właśnie chcę słuchać w tym momencie. Gdy zespół zwrócił się do nas z prośbą o recenzję, podsyłając nam pierwszy singiel, to trochę w rozmowie sobie urządzałem podśmiechujki. O, nie wiedziałem, że Alcest wydaje w tym roku nowy album. Bo rzeczywiście jeden z tych pierwszych singli to bodajże Pie. No, brzmiało w taki, powiedzielibyśmy, właśnie skonwencjonalizowany sposób, w pewien sposób przewidywalny i nie chciałbym tego albumu omawiać track po tracku. Jeśli chodzi właśnie o ten poziom, pewien poziom dobrze, to tutaj wszystkie wymagania są spełnione. To są sprawni instrumentaliści z pomysłem na brzmienie, wiedzą jak wykonywać swoje partie, przynajmniej w studiu z koncertami, nie wiem jak to wygląda, bo jeszcze nie miałem okazji być. Więc na tym wstępnym poziomie selekcji, tak, jest to album, który sprawia mi przyjemność, którego mógłbym sobie posłuchać przed snem. A co z tym charakterem autorskim? Hegemon grają post-metal pożywiony z black metalem, ale dorzucają tam też trochę post-hardcora, trochę sludge'u. Fajnie to bardzo słychać w wokalach, które są naprawdę zróżnicowane, miejscami właśnie bardziej hardkorowe niż blackowe. Gitarowo też nie ma na co narzekać. Zdarzają się zarówno monolityczne post-metalowe riffy, jak i blackowe leśne pasaże. Od czasu do czasu dorzucą tam trochę zimnej fali. To jest fajne, ale przy pierwszej połowie albumu cały czas mam wrażenie, że słucham po prostu post-metal MP3. Trochę. Nie nazwałbym go zupełnie twórczym, bo no są te własne pomysły. To nie jest tylko właśnie ten wspomniany Alcest, ale ta mieszanka jest bardzo sprawnie zagrana. To jest taka, o, fajna muzyka, nie? Tylko, że o fajnej muzyki wychodzi tyle, że szczerze mówiąc trochę szkoda czasu na taplanie się w tym, bo wychodzi też bardzo dużo albumów naprawdę zajebistych, które oferują maksymalnie magnetyzujące, poruszające doświadczenia. Żyłem w przeświadczeniu, że ta płyta, no to będzie taki solidny średniak aż do drugiej połowy, a konkretyzując do dwóch ostatnich utworów. Bo właśnie w utworze Han Tengri, po mongolsku albo po kazachsku Władca Niebios, to jest szczyt górski w pasmie Tien Shan, na koniec pojawia się taki oto fragment. Fajne, to jest świeże, jest ciekawie. To te właśnie damskie wokale zaaranżowane w taki ciekawy sposób, z tymi delikatnymi chórkami, właśnie nie będące też kolejną gotycką królewną, nie będące zawodzącą jakąś babą, ale właśnie podane w świeży, ciekawy sposób, przełamują tą konwencję. Tutaj zespół pokazuje,
wreszcie, że ma na siebie jakiś pomysł wykraczający poza ten postmetalowy szablon. I to jest też dla mnie trochę przyczyną konsternacji, bo dostajemy ten super ciekawy, super świeży, naprawdę budzący nas w pewien sposób fragment, ale tego jest bardzo mało. Dlaczego? Nie wiem. Nie jestem ekspertem, nie nagrałem nigdy żadnej płyty, ale wydaje mi się, że jeśli jesteś artystą w jakiejkolwiek dziedzinie i wpadasz na pomysł, który nagle sprawia, że już nie tworzysz w jakimś nurcie, że wpadasz na coś, co odróżnia cię od całej pozostałej rzeszy, nawet jeśli w niewielki sposób, to nadaje nagle twojej sztuce bardzo autorski charakter, to wykorzystujesz ten pomysł. Starasz się wokół niego budować. A tutaj jest to przez chwilę, przez moment i w zasadzie tylko tyle. To jest ten jeden fragment kończący przedostatni utwór na płycie. Mogę rozumieć ten zabieg w ten sposób, że rzeczywiście chcieli, żeby to było to coś specjalnego. Żeby właśnie nie epatować tym, nie męczyć słuchacza, ale żeby właśnie ten jeden moment na płycie uczynić tym momentem magicznym. Absolutnie pięknym, fajnym, ciekawym i wyjątkowym właśnie przez to, że pojawia się tak rzadko. Jednak takie tłumaczenie nie do końca mnie satysfakcjonuje, bo wydawałoby się właśnie, że ten pomysł na włączenie w muzykę folkloru kazachskiego, mongolskiego, tutaj nie wiem, no jeśli wy wiecie, to dajcie znać, że może być przełamaniem tej formuły i trochę może zespół tutaj się obawia zaszufladkowania jako post-folk metal, ale w tym konkretnym miejscu jest to zrobione w taki sposób, że naprawdę kapelusze z głów. Troszkę tych motywów właśnie tego folkloru pojawia nam się jeszcze w Tengri, w utworze wieńczącym płytę, gdzie po takim właśnie tym monolitycznym riffie, który siecze nas właśnie z taką hardkorową wręcz mocą i lakowym mrokiem jednocześnie, to jest bardzo fajne, chodzi mi o ten fragment. Potem pojawia się wyciszenie, mniej więcej w połowie utworu, pod koniec pierwszej połowy utworu i pojawia się śpiew alikwotowy, pojawiają się syntezatory. To wszystko zaczyna fajnie ze sobą gadać w taki bardzo wyciszający sposób, ale jednocześnie ciekawy. I tutaj trochę, wydaje mi się, brakuje zespołowi umiejętności aranżacyjnych, bo właśnie jest ta repetytywność, ale nie mająca tej transowości. Można by to zagrać ciekawiej, wpakować tam więcej rzeczy i nie w taki sposób, żeby przeładować coś, żeby słuchacza przytłoczyć, ale żeby to było ciekawsze, bo trochę za długo mam wrażenie, ten motyw wałkują i to już jest ten etap dla mnie, gdy już nie tylko odpłynąłem w objęcia Morfeusza, ale też zeszliśmy do Hadesu, odbiliśmy Eurydykę, nasikaliśmy do Styksu i obaliliśmy flaszkę wina z Krety albo dwie. No, sen głęboki. Dlatego trochę jestem na tę płytę zły, bo poza tym, że oferuje naprawdę przyzwoity, solidny, post-metalowy album przesycony atmosferą melancholijną, też przestrzenią, to mogłoby być to coś jeszcze więcej. Są na to jak najbardziej zadatki, ale ta obietnica nie zostaje tutaj spełniona. Trochę szkoda. Szkoda też trochę produkcji, bo w moim prywatnym odczuciu, jak na mój gust, to, że jest to kolejna płyta, już dziesiąta, jeśli nie którejś setna, wyprodukowana przez Satanic Audio, niekoniecznie tutaj pomaga. Przydałoby się mniej może błota w tych gitarach, więcej mięsa, więcej też przestrzeni nasycenia, nie? Satanic Audio absolutnie szanuję, ale tak jak niektórym kapelom bardzo ręka Haldora na konsolecie pomaga, tak niektórym różnie bywa. No i tak w zasadzie to wszystko na dzisiaj. Jeszcze krótkie kilka słów podsumowania. Hegemon We Disappear to bardzo solidny postmetalowy album z zadatkami na coś więcej. Jednak tej obietnicy nie do końca dotrzymuje. Warto się z nim zapoznać chociażby dla tych dwóch fragmentów, o których wam mówiłem. Dajcie znać, jak wam się ta płyta podobała, co sądzicie o śmierci i widzimy się w następnym filmie.